Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Skie oraz Berber. Siema. I dzisiaj robimy Need for Speeda bardzo nietypowego, ponieważ mamy 3 samochody do tuningu. Tak. Czekajcie, jak to było, muszę sobie odpalić tą stronkę. Czyli tak, muszę sobie zjechać jeszcze niżej. To są auta za $500 000, 3 auta za $500 000. Ja mam Pegasi Toros. Tak, Skie ma Pegasi Toros. Ja mam Grotti Turismo Air. Dokładnie, a ja mam Szastera Devianta, ten najnowszy. Deviant. Deviant to ale lepszy jest to. Z tą stronką do tak, Deviant Art. A no jest coś takiego, Mam to. No, tylko teraz to najlepsze jest to, że to są auta za 498 000, drugie jest za 500, a trzecie jest za 512 000. Moje jest najdroższe. Blisko wszystkiego. I według statystyk moje jest najgorsze. Jeżeli chodzi o osiągi. Berber pali gumę koło mnie. Tak, ale najlepsze jest... Czekaj, gdzie to jest? Te osiągi są bardzo niewielkie, różnice. No, zobaczymy. Więc będziemy musieli to sprawdzić, z czego Skie jeszcze nam... Ze to, że ma niższy poziom i mniej wyścigów zrobił, to nie może tuningować samochodu na maksymalny poziom, jeżeli chodzi o osiągi. Nie mogę tego robić. Ja zaraz nam powiesz... sobie do tego. Dobra, też właśnie wjeżdżam. Dobra, jeżeli chodzi o silnik... Poczekaj, to jeszcze mogę... wjeżdżam. Jeszcze o to wjeżdżam. Dobrze. Dobra, pancerz to może niekoniecznie, hamulce. Czemu pancerz? Nie chcesz pancerza? A ty robisz pancerz? No zrobię, no. No to ile? Na 60. 60%, tak? Tak. Dobra, 60% pancerz, okej. Hamulce sportowe mogę zrobić. Hamulce możesz zrobić sportowe, dobra, sportowe. Jeżeli chodzi o silnik, to poziom 3. Silnik poziom 3. Berber, też tam robisz? Ja to degraduję teraz tam. No, dobra, wiem, no ja też muszę ten. Dobra, okej, no dalej, silnik, dalej, co tam dalej było? Czekaj. No jeszcze tylko wizualna jest, nie? Wtedy już. Nie, co ty? Później jeszcze niżej jest zawieszenie. Ale wiecie co? Skrzynia biegów. A już patrzę, zawieszenie skrzynia biegów. Maksymalną mogę zrobić. Co? Czemu nie ma sensu? Tu u mnie nie ma sensu degradować tego, bo nawet jak dam silnik poziom 1, to i tak mam pasek przyspieszenia na maksa. Aha. No dobra, no okej. No to skrzynia maksymalna. Ale wiesz, nie patrzmy na statystyki, tak? Mhm. Na te paski nie patrzmy, bo to nie ma sensu. Jaka skrzynia biegu? Jaka skrzynia maksymalna. Maksymalna. Czyli super skrzynia biegu? Tak. Dobra. Turbo nie mogę. Turbo nie możesz, czyli nie dajemy. No i to wszystko, tyle. Tak? A reszta wizualne. No okej, czyli takie są osiągi i teraz robimy tylko wizualnie. Wy będziecie rzeczywiście oceniać, które auto wygląda lepiej. Dobra. A my będziemy sprawdzać, które auto lepiej driftuje, które auto lepiej szybciej jeździ i w ogóle jest bardziej skrętne i w ogóle. Wiadomo, że moje, to jest logiczne, prawda? Oj, nie ukrywajmy tego. A już. Dobra. Przednie zderzaki. Przednie zderzaki, no trochę ich jest. O kurde, tego tu... No dużo tego jest. Ja nie mam żadnych opcji zderzakowych i nic. No to, a robimy tak na sportowo, czy tak, że ma być ładnie wyglądać? Need for Speed. Hasło Need for Speed. Dobra. Hasło Need for Speed. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego co sądzę, to ja mam Ferrari Enzo, tak zwane w rzeczywistości, także... Dobra, to ja już jadę na lotnisko, bo w sumie... No Berber już ma stuningowany samochód z góry. No, bo ja mam wszystkie. Już sobie go wcześniej kupił. No, tak, a my właśnie pokazujemy jeszcze wam, jak wygląda tuning tych samochodów. To Turismo Air mam już od 2014 roku na tym koncie. No bo to jest akurat starsze autko, ale jest porównywalne cenowo właśnie, nie? No to auto było od początku GTA chyba. Ej, oni są za dziurę w silniku, dziurę w masy są 6000. Masakra. No, tak to niestety wygląda. Maska dyspensyjna, niech będzie. Co to jest? Klakson? Jedziemy. Co to jest? Ciemny jakiś... Co taki dziwny rzecz? Dobra, wezmę to. Ja lubię. Maska. Okej. Ej, fajne są opcje tuningu tego auta, muszę przyznać. No, ja nie miałem żadnych w zasadzie. Okej, a weźmy chyba to być dobre, no bo to... A tu coś świruje, tutaj jakiś pasek tutaj lata. 200 000 światełka, niech będzie. Kurde, dawno tu turyzmu nie jeździłem. Nie wiem, który to jest, ten czy ten chyba? No wezmę ten większy. Nie. Oznaczenia. Okay. Mogę oznaczenia mieć? Mogę tak mieć. Weźmy sobie jakieś super wypasione takie. I to jest fajne. O, dobra. 51 000 za światła. Świetnie. Ważnie? Serio? Serio? Naprawdę. Widzisz, Paweł, tak bywa w życiu, że trzeba za światła płacić kasy. Niestety wszystko kosztuje. Dobra. A mam tylko jedną wersję łotników. Need for Speed. Co tu mamy jeszcze? Co to za żółty pas? Tablica. Mnóstwo tych opcji momentami. Tablica czarna musi być koniecznie. Lakierowanie, o, jedziemy. Kolor podstawowy. Chromowany? Dwa kolory. No dobra, odwrócone pasy. A, tu, tutaj coś takiego. A nie mogę chromowanego sobie dać. Temu. Mam zablokowane jeszcze. A czemu? Nie wiem, czekaj, zobaczę. A, muszę wygrać 47 wyścigów w tej klasie jeszcze, żeby odblokować chromy. No niestety, niestety. To wszystko kosztuje, no. No. Dobra. Tego Skie na streamach musi więcej wygrywać. Tak, pamiętajcie, moi drodzy, na streamach muszę wygrywać. Taka sytuacja. Nie ma innej opcji, także wiecie. Nie ma innej? Mocny błękit. Nie. Czekaj, żółty? Ale żółty zrobił. To mi się podoba, to wygląda strasznie kiczowo, ale niech będzie. Za dużo kolorów, ja nie wiem, który wybrać! Dobra, to jest podstawowy, dodatkowy kolor. Klasyczny. Co mi się zmieni? A tu mi się nic nie zmienia, to nie, to ja nie zmieniam. Kolor wykończenia. Ekipa. Ale to Turismo Air jakieś takie... wykończenie? Szybkie to mega nie jest. Czerwień, czerwień. Ej, ja mogę nawet kolory wykończenia w środku, wewnątrz. Ja też mam właśnie kolory wykończenia w środku. O, ja cię kręcę. A ja nie mam. Bo to masz bieda edition, dlatego. Nie, bo on ma po prostu turbo szybkie auto. Które nie ma w ogóle wnętrza. Mam auto, które ma już ile? O, rany. 4 lata, stary. W tej grze, więc... Aha, to się nie dziwię. Emblematy ekipy. Nie było takiej opcji wtedy, nie? Jeszcze po prostu. Okay. Mogliby zupdate'ować to auto, bo nawet przyjemnie się nie wiedzi. Nie, ale faktycznie jakby dalej update na przykład, którym możesz dodać, zmienić stare auto w lepsze, nowsze, no to na przykład takiego Addera, o właśnie, mogłem jego wziąć i was wszystkich. O właśnie, najszybsze auto, które kiedyś było. Adder? No. Adder. To znaczy, później dodali z Zentorno, które co prawda miało od niego dużo lepsze przyspieszenie, ale i tak przegrywało na prędkość maksymalną z nim bardzo dużo. Aha. A teraz już Adder to został takim klasykiem sportowym trochę. Ale dalej sobie czasami nim jeżdżę i fajnie jest. Albo w sumie... mówisz, że ma być NFS robimy, tak? Tak, Need for Speed, dokładnie. To musi być spoiler aerodynamiczny, koniecznie. Dolne spoilery, docisk musi być, mówisz? Tak, musimy się dociskać. Dobra. Czekaj, coś mi nie pasuje tutaj teraz. Muszę coś pozmieniać jeszcze. Nie, to nie to. To nie podoba mi się maska, bo zacząłem robić kolor po prostu i... Ale koła są fajne, zostawiam koła. Mi się podobają. O, teraz będzie lepiej. Nie policja mnie goni, za co? Za całokształt postawy obywatelskiej. Ale ja właśnie nic nie zrobiłem, tylko sobie pojechałem koło policji. Za twarzowe, żeby... Za twarz. Tak. Zaraz będziecie wąchać dym mojego auta. No prawdopodobnie tak może być, no zobaczymy. Ale coś czuję, że tak może być. Dobra, ja stuningowałem w sumie to auto. Jeszcze tylko zobaczę kolor, jeszcze jedną rzecz. Kolor mi tutaj jeszcze, coś mi tu nie pasi. Taki bardziej zrobię taki jakiś totalnie ekskluzyw. Nie, poczekaj, jeszcze nie taki. Dobra, ja mam chyba gotowy. Ja mam chyba gotowy, tak mi się wydaje. Dobra, poczekaj, przepraszam, ale zobaczyłem mega... Widzowie u mnie na kanale ocenią oczywiście, czy się podoba moje auto, moja wersja. Przepraszam, ale... Zapraszam na lotnisko. A jadę. A już tutaj prawie wytraciłem całe paliwo. O rany. Co? Paliwo się kończy? Bert. Dlatego poproszę zapłacić za to. Okej, ja chyba wezmę... Zastanawiam się nad kolorem jeszcze szybko tylko. Bo znalazłem coś fajnego po prostu i no wybaczcie, ale... teraz się wolno zbiera, ale później jaką ma prędkość. O Jezu. Nie wiem, jaki kolor wybrać, żeby było unikalnie, wiesz? Ale pamiętaj, że miało być ten, NFS, nie robimy. Więc tak, wiem, wezmę coś takiego. Dobra. Ominąłem słuch. Chociaż szczęście. Jeszcze chwilę, poczekaj. Nie, złoty kolor może nie, bo to berbertowy. No właśnie. To już jest przypisane do Berberta, tak? Tak, to już jest berbertowy kolor taki. Znaczy, ja ogólnie złote pojazdy... Dobra, niech będzie to, niech będzie to. Bojowe. Przepłacę, trochę przepłacę, ale... Okej. Opuść warsztat. Prawie bańkę na to auto. Dobra. Jedziemy na lotnisko. Zaraz ocenicie, które auto jest ładniejsze. Oczywiście, że pod kątem Need for Speedowym. Oczywiście, że moje, bo jest klasyczne. Okej, w ogóle jest taka noc troszeczkę. No. Więc taki typowy Need for Speed w nocy właśnie, nie? Need for Speed Underground. Nie, no, nie jeździmy pod ziemią. No dobra, on też nie jeździ pod ziemią, tylko jeździ normalnie nad ziemią. No to overground. On the ground. On the ground, tak. Ukradli ładunek wydarzenia. Dobra, poczekajcie, ja już dojeżdżam, Zrobimy... Ktoś mi bramę otworzy? Niezbyt. Wyścig do ładunków wydarzenia. O rany. Dobra, jestem. Już jadę, To Berber się myśli o moim rodzinnym tatowozie. Co? Rodzinny tatowóz? Tatowóz. Co to ma znaczyć? Co znaczy rodzinny tatowóz? Ja go nie dogonię, Berberta w ogóle nie ma opcji. Mówisz? No nie no, Berber ma... Według statystyk Berber ma auto, które jest pośrednie cenowo. Oho, żółte światełka jadą. Żółte światełka. Dobra. Co to jest? Chodź, co to jest? Co zrobił? Co to jest? Ale nie! Ło, kosmos. Jakie to auto wielkie, jakie bydło w ogóle. Moje? Czy... A faktycznie... Twoje. Kurde, jaki gruby w ogóle. Kurde, ej, bez jak trzymam spację i klikam do przodu, to auto skacze z przodu, zobacz. Widzicie to w ogóle? Ona stoi w miejscu. Ej, u mnie się kiwa. Ale dziwnie. Bebe, czy mógłbyś wypuścić flary? Ale poczekaj, najpierw zróbmy sobie oględziny tych autów. No właśnie. Dobra. Ty nie masz z przodu... A nie, są te światła, tylko jak one dziwnie są tu. One są tak ukryte fajnie. Czekajcie, ja wezmę chyba faktycznie sobie oświetlę troszeczkę. Ale wielki ten bydlak, kurde. Latareczką. W ogóle Skie zrobił tutaj samochód taki... Taki trochę... jakby pod farbę wpadł. Jakby cię odrzucili farbą z tak, na dachu dokładnie. Tylko deski do surfingu jeszcze, zobaczcie. No, nie, podoba mi się, taki morski. Berber ma taki typowy właśnie Ferrari, klasyczny zupełnie. Patrz co tu aucie sądzę, zobacz Berber. Nie niszcz mu, bo to na razie jeszcze, później możemy sobie niszczyć. Później go strzymy. No. O nie! Dobra, słuchajcie, dobra. Sprawdźmy, które auto jest szybsze w takim razie. Wy oceniacie na dole w komentarzach, które auto jest ładniejsze według was. Otóż tego baseballa. Czekajcie, ja się odsunę trochę do tyłu. O, na bok. Nie to. Dokładnie. Jak spadnie flara, to wystartujemy. Ze spacji. Trzymajcie spację i puszczacie spację i jedziemy. Czyli ja trzymam R1. Dobra. 3, 2, 1. Go! Jak go podniosło! Jak mi dźwigło! Rzuciło go do góry. Wygrywam, Boże. Wygrywam! Moje auto jest droższe o 12 000 od Berberta! Berber, nie wyprzedzaj! Ej, ale śmiesznie, patrzcie, auto Berberta jest prawie tak samo szybkie jak auto od Skie. No. Ja powoli go doganiam. A moje auto jest droższe o 14 000 od waszego i 12 od Berberta i bez jaj, nie? Znaczy twoje jest typowym muscle carem, ono fajnie wygląda, ale no jeździ tak wiesz. Co chcesz od mojego jeżdżenia? Jeździ to średnio. Dobra, ustawcie się, pojedziemy teraz bez spacji jeszcze. Dobra. Dobra, rozgrzeję sobie kapcia. Dobra, na linii. Ja go podnosi tutaj. Dobra. Widziałeś jak mi stanął? Berber niech strzeli, bo on jest najdalej, wiesz, żeby nie było, że ja wsiądę do Berberta albo coś. Paweł teraz jest nosaczem, widzę, bo ma takie coś z przodu jeszcze na tym, na masce. No. Jak nosacz. Dobra, uwaga. Leci. Uwaga. 3, 2, 1 czy coś tam. Poszło! No Boże, ja mam takie słabe auto! No trochę wolno jedziesz, powiem ci szczerze. Ale to jest po prostu niemożliwe, jak patrzę teraz tam jak ty jedziesz z Berbertem. Berber się zbliża bardzo mocno. Skie ma lepsze przyspieszenie ode mnie. No. Ty masz Berbercie najwyższą silnik, czy nie? Najwyższy masz. To, nie on, najwyższy. Nie, on zmodyfikował do tego co mówiłeś. Też zrobić ten niższy, dobra. Żeby to było porównywalne, a właśnie dobra. Berber mówiłeś, co mówisz przed odcinkiem, że nie opłaca się sprawdzać super samochodu, nie? No bo teoretycznie jakby... No teoretycznie powinieneś być najszybszy. To go wyprzedzam, bo mam... No. On ma dużo lepsze przyspieszenie. Dobrze. Mamy podobną prędkość maksymalną. Pora zrobić wyścig przez miasto. Okej, dawaj. Dobra. Czyli pojedziemy sobie teraz... A właśnie, to są tylko dwie bramki. Ktoś musi zostać. Nie no, żartuję. Ja zostanę z tyłu chyba. My jesteśmy szybsi, także wiesz. Tak, no właśnie o to chodzi. O, gdzie wy jedziecie, ej? No wyścig przez miasto. Ale gdzie jedziesz? A no Paweł i te jego zasady, że trzeba to punkt jeszcze. No znaczmy punkt, gdzie mamy się ścigać. No to może sorry. Rozwalasz auto już. I tak moje już było rozwalone. Na górze mamy próbę czasową, taki zegarek, może tam pojedziemy. Jaką próbę czasową? Nie, to za daleko. Ładunek wydarzenia tu jedzie. Gdzie chcecie jechać? No bo nie chcieliśmy. Chodź tutaj, Berber, przede wszystkim. Znaczy, Skie, przepraszam. Stańcie tutaj, tak powinniśmy stanąć, elegancko. U Jezu, tarłem za ten. Okej, ja stanę gdzieś tutaj. Poczekaj. Okej, ja wsiądę do Berberta, pokażę może gdzie tutaj ten. Musimy zrobić jeszcze później, oczywiście, jak to się nazywa, konkurs driftów. Więc myślę, że tradycyjnie tutaj jest fajnie. Czemu ciągle w to samo miejsce, panie Pawle? Weźmy, no bo gdzieś indziej. No bo, a masz jakieś miejsce, gdzie można zrobić fajne drifty? Po mieście może. Po mieście? No dobra, po mieście, poczekaj. Nie tak cały czas w tym samym miejscu. No dobra, no to po mieście w takim razie niech będzie. Okay. Czekaj, to zobaczmy gdzieś tutaj. Polecam tu. Polecam tu. Spoko, tak, tak. Żeśmy zobaczyli. Nie, tylko właśnie patrzę, żeby nie za daleko tu było. A może faktycznie... Chwila. Może do tego starego... Tutaj, biuro znajomego. Tu będzie lepiej. No dobra, może być. Tam jest fajnie, bo tam jest dużo ciasnych uliczek. Czyli moje biuro, okej. Dobra, do twojego biura. Nie bardzo, bo jest prosta droga w sumie. Nie, spokojnie, tam jest później miejscówka fajna. Okej, dobra, kto puści flarę? Znowu się musi najstarszy pofatygować, kurde. Ja już wysiadłem, nie, ale spoko. Poszła! Dobra, uwaga, wyścig przez miasto! Teraz zobaczymy, które auto lepiej jeździ w mieście. Czy w ogóle skręcają, Poszło! Ten tam startował w ogóle. Znowu mi stanął! Nie musisz się chwalić, Paweł. No co? Nie moja wina! Co tutaj? Ten ty... O Boże, to wpada w poślizg na trawniku! O Jezu, to jest w ogóle... Jak to nie hamuje w ogóle to auto? No bo kazałeś takie hamulce wziąć. Okay. Najlepsze jakie były. Dobra. Tu momentami lepiej sobie odpuścić to przyspieszanie czasami. Ja nie wiem, czy moje auto w ogóle dojedzie tam do tego miejsca. Uwaga, wyprzedzam. Ostrożnie. Albo nie wyprzedzam. Nie, wjechałem w trawnik, mi spowolniło. O Boże! Jezu! I'm gonna Need for Speed! No nie, po mieście jeździmy, tak wiesz, typowo, nie? No co za spowalnia, czy Jezu? Dobra. No nie, wyprzedził mnie! Za nim! Ale wiesz co, bo tu uderzyłeś w tamte auto i to auto nagle się cofnęło jakimś cudem, nie wiem dlaczego. Chyba jadę za wami. Okej. Nie uciekniecie, naszym Paweł nie ucieknie, Berber. Nie, ty masz szybsze auto, teraz możemy mnie wyprzedzić. Tylko moje się strasznie ślizga, wiesz, powiem ci szczerze, strasznie. Nie, no bo to po mieście to są takie, wiesz, pachoły różne. Ja myślę, że faktycznie moje auto może nie dojechać. Dobra. O rany, jakie dźwięki ma. No Skie! Dobra, chodźcie, zrobimy ten jak to się nazywa, konkurs driftów. Dobra, dawaj. Dobra, teraz widzowie będą oceniali konkurs driftów. Ja postaram się tak zrobić, żeby za chwilę widzieć też was. Ale zobaczcie, tu jest bardzo fajna trasa, taka ciasna bardzo. To auto nie skręca, za nic. Zobaczcie, cyk! Cyk! No, gdzie jesteście? Już moje auto automatycznie łapie przyczepność, nie da się driftować. No to chodźcie, dobra, chodźcie na szerszą ulicę w takim razie, tutaj. Moje auto automatycznie łapie przyczepność, więc tak? To jest... No, nie da się tym driftować. No Paweł ma właśnie auto do driftu. Tak, typowo, nasze jest... No tak, no... zupełnie w ogóle nie driftuje, nie? Tak? No super samochód też na pewno nie chce driftować, dlatego moje widzicie... Moje staje po prostu tyłem. A moje staje dęba! Jak chcę ruszyć. Pojedźmy, panie Pawle, do... No, prowadź. Los Santos Customs. Naprawmy się trochę. Tak, naprawmy się, dobrze, naprawmy się. Dobra, w takim razie. Jak nasz czas antenowy, wiesz może? 19. Dobrze. To już powoli kończymy za chwilę. Na czasomierz robię, widzę. Ale najpierw musimy naprawić te auta, faktycznie. Dobrze by było je naprawić. Sorry. Okej. Jak się śmieje jak małpa. Okej. Co? Okej, pyk. Z drogi, śledziu. Po drugiej stronie. Nie, podoba mi się. To auto się fajnie zbiera faktycznie, ale jeżeli chodzi o przyczepność, to jest... To jest tragedia po prostu. Tir by wyjechał! Albo jakaś mała ciężarówka. No nie, z strony wyjechałem. Nie, tu jest tak z customs, dobra. Okej. Otwieraj mi to HBT. No jedź pan! Jak mam tu wjechać? Jak zrujnowałem auto w ogóle, strasznie. No właśnie, też muszę naprawić, bo przydałoby się jakieś zdjęcie wspólne zrobić jeszcze na koniec. 3000. Okej. Dobra, wychodź. Dobra, teraz możecie zobaczyć. Stańmy obok, czekajcie, auto obok auta. Tylko nie uszkodźcie, nie zarysujcie. Nie! Dobra, czekajcie, no weź, ustawcie się ładnie. Uwaga, Berber, bo ja chcę się tutaj wjechać. Żeby nacisnąć to. Uwaga. Nie, Berber, jeszcze nie. Czemu na mnie akurat? Najpierw zróbmy eleganckie zdjęcie. Się zaparkowali, tu już nie ma miejsca na parkingu. Ale tutaj zobaczcie, no pięknie te auta wyglądają w tym świetle. Czekajcie. Ogólnie każdy jest unikatowy, bardzo fajnie. Tak, każdy jest unikatowy. No. Także wy komentujcie tam na dole w komentarzach. I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, chaos! O nie, to czemu? Ojejku. Zabił mnie. Musimy go reanimować jakoś, nie wiem jak. Wymasuj go pałką jak możesz, Bert jeszcze. Nie, no ja już niego nie mam. Weź tą pałkę od mojej twarzy. Zniknął. No, dobra, także trzymajcie się, chaos. Na razie się ma. Na razie.